Choroby układu sercowo-naczyniowego to główny zabójca zarówno kobiet, jak i mężczyzn, ale ten zabójca przychodzi trochę w innym czasie do mężczyzn, w innym czasie do kobiet. Wśród mężczyzn w średnim wieku, mężczyzn, którzy mają czynniki ryzyka, to jest ten moment, kiedy mężczyźni bardzo często przedwcześnie umierają z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego, choroby wieńcowej, udaru mózgu. W powszechnym przekonaniu kobiety są chronione i rzeczywiście tak jest. Większość kobiet do okresu menopauzy ma małe ryzyko sercowo-naczyniowe, ale po tym okresie 50 kilku lat to ryzyko bardzo gwałtownie rośnie u kobiet i de facto w tym wieku ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego u kobiet jest większe niż u mężczyzn. Jeżeli już dojdzie do rozwoju powikłań naciśnienia tętniczego, hipercholesterolemii, jeżeli pacjentka ma objawy choroby wieńcowej serca, ma udar mózgu, ma niewydolność krążenia, to de facto ma gorsze rokowanie niż mężczyzn. Serce kobiet i serca mężczyzn starzeją się troszeczkę inaczej i to też wykazały rezultaty naszej kampanii. Średni wiek serca kobiety jest wyższy od wieku metrykalnego o 4,2 roku, a u mężczyzn ta różnica jest większa, bo to jest 7 lat. To nie znaczy wcale, że kobiety nie muszą się martwić o swój układ krążenia, nie muszą o siebie dbać. Przeciwnie, muszą, bo u nich, jeżeli dochodzi już do jakiegoś tragicznego zdarzenia kardiologicznego, takiego jak zawał serca, objawy są niespecyficzne i czasami wyprowadzenie takiego chorego z tego stanu jest trudniejsze. Więc kobiety jak najbardziej powinny dbać o swoje zdrowie, badać się tak samo jak mężczyźni i tak samo często. I jak to zrobić, żeby żyć dłużej, żyć zdrowiej? Podstawowy warunek? Regularne pomiary ciśnienia tętniczego krwi, które nas nic nie kosztują czasowo, to jest kilka minut, nic nas nie boli, są nieinwazyjne, a mogą nam przedłużyć życie o całe lata przez to, że pokażą nam, że coś, pierwsze sygnały nieprawidłowości pojawiają się, jeżeli chodzi o funkcjonowanie układu krążenia. Żeby nie mieć problemów z chorobami układu krążenia, myślę, że po pierwsze należałoby zacząć jak najwcześniej, czyli właściwie ta edukacja, jeśli chodzi o dbanie o siebie, dbanie o serce, odpowiednią dietę, aktywność fizyczną powinna być już właściwie wprowadzana, wdrażana u dzieci i młodzieży. No natomiast jeśli zdarza nam się to dopiero później, zaczynamy chcieć dbać o siebie jak najpóźniej, no to też ważne by było, żeby robić to zanim pierwsze sygnały choroby się pojawią.